Cześć, witajcie, Czarek Kolasa, kanał Lucky Punch oraz Przegląd Sportowy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem, podobnie jak przed rokiem, Mariusz Wach. Cześć, Mariusz. Witam cię. Mariusz, obiegła informacja, polskie media sportowe, sportu walki, że 11 października w Piotrkowie Trybunalskim twoja walka z Marcinem Różalskim w organizacji, którą już doskonale znasz, bo boksowałeś, czy walczyłeś w styczniu. Powiedz, jak w ogóle doszło do tego, że ta walka z Różalskim wyjdzie i skąd to w ogóle wyszło, tak? Jakie były kulisy tego wszystkiego? To bardziej organizatorzy tej gali zadzwonili. Kara zadzwonił i zapytał, czy bym nie chciał zawalczyć na takiej gali z tym zawodnikiem, tak? Padło to nazwisko, później dopiero daty, tam inne sprawy, tak? Ale najpierw nazwisko. Ja mówię, kurczę, no to jest mega, mega nazwisko, tak? Jakby na to nie patrzył gdzieś tam. Wiecie, sztuk kopalnych, to walk kopalnych to jest mega nazwisko. To wziąłem tą, powiedziałem, że tak, tylko żeby dogadali się z Różalem i tyle, działamy, tak, gotuje się i działamy. A po tej walce styczniowej ty jakby złapałeś większego bakcyla do tego, czy trochę się stresowałeś tymi kopnięciami, że może ta forma nie jest idealna, ale ostatecznie wygrałeś tam tą walkę i to w fajnym stylu, więc jak oddziaływała na ciebie ta walka pierwsza? Nie, to wiedziałem, że to z techniką kopaną to nie miało nic wspólnego, tak? Wiadomo, że to wygrałem trochę, miałem szczęścia, farta, ale wiadomo, ja zaczynałem od właśnie od sportów kopanych, tak? To było parę 30 lat temu, więc ale zawsze mi się to podobało. Wiem, z czym się to je, wiem ile trzeba włożyć w pracy. Gdzieś tam trenuję, kopię te nogi, próbuję kopać tymi nogami. Zobaczymy, wiadomo, w tym boksie już 45 lat mam, tak nie myślę, żeby walczyć gdzieś tam o jakieś mega tytuły, tak? Po prostu, żeby kibice byli zadowoleni, uśmiechnięci, żeby przychodzili na galę pooglądać nasze pojedynki. Ja myślę, że taka walka z Różalem, moja. Już jest wielkie poruszenie na tym internecie. Jest poruszenie, jest duże zainteresowanie, tak mi się wydaje. Widziałem tą promocję w Piotrkowie. Raczej między wami to nie ma złej krwi, jest uśmiech po prostu. Walka oczywiście będzie profesjonalna, natomiast jakiejś złej krwi oczywiście między wami nie ma, prawda? To wie, tak jak on wie, ja wiem, że ta walka na pewno się nie skończy na pewnym dystansie. Kończy się przed czasem. Albo z jednej, albo z drugiej strony, tak, to wiadomo, że to nie podpadło do tego dystansu. To jest, myślę, że w naszym przypadku to jest niepotrzebne. Najważniejsze, żeby wyjść do tego ringu, pokazać z jednej, z drugiej strony, co potrafimy na najlepiej. I myślę, że to się obroni, tak, bo to gadanie, przeklinanie. Myślę, że to już jesteśmy nie dość, że za starzy. Kibice i tak by się na to nie nabrali, to mi się wydaje. Wspominasz o tym, co potrzeba, co nie. Czy tobie, 44-latkowi, potrzebne są takie wyjazdy jak ostatnio w lipcu? Czy kibic, który cię pamięta, no, musi to na to patrzeć? Bo i tak oglądamy te walki zawsze i nie uważasz, że to jest ten moment, w którym trzeba może właśnie pójść w tą stronę, tak jak teraz w Piotrkowie, czy może kontrakt, który podpisałeś w marcu, też ma jakiś tam w jednej z organizacji free fightowych? Kurna, no ja byłem naprawdę, czy może nie świetnie przygotowany, ale byłem przygotowany na ten pojedynek. On mnie po prostu zaskoczył tą szybkością. Tak. Zadawał te ciosy, mnóstwo tych ciosów zadawał. Ja nie potrafiłem, nie miałem na to obrony, tak. Wiadomo, ja gdzieś tam w głowie miałem plan na późniejszy, ale niestety do tego nie doszło. Ale ja naprawdę jeszcze nie jestem jakimś takim zmęczonym sportem zawodnikiem, tak? Ja naprawdę na tych sparingach mnóstwo teraz sparuję, jeżdżę, biegam, trenuję, siłownia, więc ci trenerzy, z którymi pracuję, nie uważają, żebym był zmęczony tymi treningami, tak? Wiadomo, gdzieś tam naprawdę ten ostatni pojedynek to był taki, czy wypadek, przypadek,
że może nie wypadać, tak, ale nie byłem przygotowany na jego intensywność zadawania czasu, tak. Byłem przygotowany na późniejsze rundy, gdzieś tam miałem w głowie, że ta walka będzie zupełnie inaczej wyglądała, ale niestety nie pokazałem, bo skończył mnie w drugiej rundzie, więc nie ma co gadać, tak, ale myślę, że ale tam nie dostałem żadnego takiego mocnego pojedynczego czynu, żeby mi zgasło światło, bo po prostu mnie zasypał, nie mogłem się jak bronić. Tyle chwała może, że wygrał. W marcu podpisałeś umowę z Cloud MMA. Powiedz, czy to w ogóle trochę się to przedłużyło, oczywiście jesteś w planach gdzieś, żeby zawalczyć teraz na tych konferencjach, teraz promują nowe wydarzenie, a ty masz oczywiście walkę teraz z Piotrkowie. Myślisz, że w następnym roku będzie taka, dojdzie takiej walki? Kurczę, nawet ciężko powiedzieć. Wiadomo, że to by, ja bym zawalczył na takiej federacji, to na pewno nie z jakimś filmem, tylko z jakimś tam sportowcem, ale jest paru sportowców, gdzie walczą. Nie wiem, nie wykluczam, tak? Nie zaprzeczam, ale nic też nie wykluczam, że do takiego pojedynku na takiej gali dojdzie. Zobaczymy, ja na razie się koncentruję na tym 11 października, Piotrków. To jest dla mnie najważniejszy dzień. Chcę pokazać, oczywiście wygrać i pokazać się z najlepszej strony. Pojawiłeś się po raz drugi u Kamila Łaszczyka w narożniku. To była trudna walka dla Kamila. Powiedz, czy wy bokserzy, którzy... No okej, okay, Kamil miał walkę w MMA, warunki fizyczne oczywiście były po stronie rywala, który nie miał sportowej drogi wcześniej, ale to też jest jakiś element wyciągania wniosków, że po prostu że jednak trzeba się przyłożyć mocniej do treningów w MMA, jeśli się nawet przechodzi i boksuje się z freakiem, mimo że jest się sportowcem. Wiadomo. Trochę mnie na tych galach, bo to było na tej gali właśnie z Kamilkiem. Tak pogadałem z tymi trenerami, tych ludzi, którzy tam zna się, tych wszystkich trenerów. My nazywamy ich freakami, tak? Ale tak naprawdę oni już przez 5, przez 7 lat, tak. Oni trenują praktycznie codziennie, tak? Ci tacy dobre freaki trenują, oni mają profesjonalnych trenerów, którzy sobie nie mogą pozwolić na to, żeby nie przyszli na trening, tak? Oni trenują od 5-7 lat. Systematycznie ten parter, więc oni tak jak Kamil nie trenował tego parteru, tak myślę, że nie trenował tak jak powinien trenować, a Amadeusz, on przychodził na tą salę, trenował parter i wiedział, jak się w tej parterze zachować, tak, i już te fryki już gdzieś tam, wiadomo, są cały czas nowe nazwiska, ale te stare fryki, oni już powolutku już stają się może nie takimi stuprocentowymi zawodnikami, ale już umiejącymi walczyć w parterze, w podstronnej sztuce walczyć w parterze, potrafią kopnąć, potrafią uderzyć z ręki, więc to już te fliki przechodzą już w zapomnienie, oni stają się na pewno w miarę dobrymi zawodnikami. Tak? A Kamil dalej myślał, że to będzie może że go uderzy dwa razy z ręki i wygra to walkę. To się niestety kilogramy, doświadczenie w tym parterze wzięło górę. Czy twoim zdaniem każdy bokser mógłby się odnaleźć we freak fightach? Bo mówię o kazusie Krzyśka Diablo-Wodarczyka, który po jednym telefonie po prostu nie wytrzymał, ale ja się nawet mówię trochę nie dziwię, w sensie nie, że nie dziwię, tylko ja wystarczyło po prostu zobaczyć parę wywiadów wcześniej, jak Krzysiek reaguje na pytanie o szpilkę. On, nawet byłem na gali Różański Babić, ja zobaczyłem, jak młody chłopak go tam spytał o szpilę, on po prostu wyszedł z kadru, poszedł sobie na galę, po prostu, no można się było spodziewać, że on tak zrobi, tak? No, każdy mądry, każdy mój... Jeszcze on by był mądrzejszy. Na pewno jak ja bym na miejscu tego zawodnika, to bym szpilkę wziął do siebie do narożnika, tak? Żeby go wyprowadzić jeszcze bardziej. Trzeba też mieć psychę do tego, tak? Wiadomo, że to nie tylko jest walka, ale myślę, że w tej chwili jest gorsze to przed walką te konferencje, face to face, te oni mają naprawdę duże zasięgi ci zawodnicy i kibice tych zawodników, tych freaków, oni na ciebie jeszcze będą nadawali, tak? Trzeba mieć naprawdę mocną psychikę w tych chwilach, jak się tam chce wejść.
przykład Tomasza Adamka, tak? Gdzieś tam są wyciągane jakieś rzeczy, które na normalnym świecie to nikt by o tym nawet nie wiedział, tak? Gdzieś by spłynęło i tyle, ale oni tak to wałkują te wydarzenie 1, 2, 3, że ludzie się dopytują, dlaczego tak, a nie inaczej, tak? Moja odpowiedź, trzeba mieć mocną psychikę, żeby tam wejść, tak? Wiadomo, później sama walka, to tam każdy albo lepiej, albo gorzej, żeby sobie dał radę, tak? Ale przetrwać do samej tej walki, te konferencje, te wydarzenie, to trzeba mieć mocną psychikę. A myślisz, że ty byś sobie dał radę? Bo ja ciebie widzę raczej w takich uśmiech, raczej na śmiech byś dużo przyjął. Ja bym tylko na śmiech, tylko jakby ktoś tam przejął, no to by wiesz, ciuchanie, żeby tam nie mieli jak interweniować, bo by nie zdążyli, tak? Ja bym wszystko na śmiech i wiadomo, zabawa zabawą, ale by tam ktoś wszedł, nie, gdzieś nacisnął na jakiś odcisk, to by tam różnie było, wie? Wiadomo, tak Kamila to nawet ochroniarz taki powiedział, go za kołnierz podniesie i tyle, on mi tak będzie tylko machał, tak? A takiego konia, który waży 100 kilo, 120 kilo, to już ciężko by było tam zatrzymać, tak? Ja pamiętam jak... Na efekt wkurzonego. Ja pamiętam, jak na pierwszych tych fejmach raz się tam pojawiłeś jako gość i kamery cię pokazały i tam jeden ze streamerów nagrywał i mówił, tam, a zawodnicy byli z wagi ciężkiej, konferencje tam prasowe były jakieś i ten streamer powiedział, że gdyby Mariusz Wachtach sobie stanął i nagle zrobił parę walk, tam by parę nokautów było, no bo jednak to była różnica sportowa, była ogromna, tak? Tak, ale to... Ja jestem takim zawodnikiem, że ciężko mnie zdenerwować, wyprowadzić z mnie. Ale jak już ktoś mi wyprowadzi z drogi, to ciężko mnie powstrzymać, tak? I myślę, że wiadomo, z tymi ochroniarzami są potężni tam w chłopie, tak? Ale gdzieś tam bym był, gdzieś tam wiesz, mój narożnik cały był, gdzieś tam jacyś znajomi, to by tam naprawdę mogłoby być bardzo ciekawy, tak? Wiadomo, też wiemy, że te dymy są nieraz sztuczne, ale to się wymyka spod kontroli i nieraz nie jest ciekawe, gdzieś tam rzucanie jakimiś szklanymi kuflami, jakimiś krzesłami. Tam naprawdę jest tyle od tego, co się komuś stało, bo to gdzieś tam ostatnio tam gdzieś ktoś krzesłem rzucił i te krzesło nie doleciało, ale jakby ktoś tam nie zainterweniował, to krzesło by doszło do celu, gdzieś tam nie daj Bóg, gdzieś tam w głowę, w inną część, a to by mogło naprawdę zrobić krzywdę. I oni sobie nie zdają nawet sprawy, że rzucenie takim szklanym przedmiotem, krzesłem metalowym, może zrobić krzywdę, tak. Oni nawet, oni może by nie chcieli tego zrobić, ale przez przypadek wszystko to mogło wyprawić. Chciałem jeszcze zapytać o Kamila Łaszczyka, bo doskonale się znacie, trenujecie od wielu lat. Byliście nawet w jednej grupie kiedyś, Global Boxing. Dużo się o tym mówi. Ja kiedyś rozmawiałem z Mariuszem Kołodziejem, potem też z Kamilem Łaszczykiem. Obaj mówią, że gdyby Kamil został wtedy w Stanach, gdyby no Mariusz Kołodziej kontynuował tą przygodę promotorską, to no Kamil zostałby mistrzem świata. Ciebie Mariusz Kołodziej doprowadził do walki o tytuł z Władimirem Kliczko. Wiem, że tam różnie się poróżniliście w tym 2015 roku, że ta walka z Powietkinem była taka, żeby zakończyć te kontrakty, tak? Niewiele zarobiłeś wtedy, tak? Natomiast też masz takie wrażenie, że po latach, gdyby tam Łaszczyk został, bo on jest z niższej kategorii wagowej, więc to może mu pomóc w sparingach ze wszystkim. Myślę, że tak, że o wiele łatwiej by mu było zrobić karierę zawalczącą, zostając sam w Stanach, tak. Jestem tego pewny, tak, niż później on tutaj ruszył do kraju, miał dwóch promotorów, gdzie tam było jak było, tak. Ja tam nie jestem jego ani menadżerem, ani nic. Ale jakby został w Stanach przy Mariuszu Kołodziej, nawet jakby związał się z innym promotorem, nie mówią wtedy mu, ale bo się tam rozstali, ale jakby został przy innym promotorze, to by mu było łatwiej w Stanach walczyć o Mistrzostwo Świata. On wygrał jakieś młodzieżowe Mistrzostwo Świata z późniejszym normalnym Mistrzem Świata, tak? Z tym superem, tak? Gdzieś tam go pokazał. I myślę, że tak jak we frikach by trochę popisali razem ze sobą, to by w normalnym
normalnej seniorskiej dywizji by dostali, dostałby walkę z nim. A jak ty wspominasz te czasy Global Boxing, bo znokautowałeś Hamera w 2010 roku, potem ta pojawiła się oferta od wyjazdu do Nordbergen, zakończona oczywiście walką z Władimirem Kliczką. Masz więcej pozytywów, czy więcej takich smutniejszych historii? Bo raczej sportowo wyglądało to dobrze. Sportowo okej. Okay. Ja to samego. Ja ostatnio się widziałem z Mariuszem Kołodziejem. Wiadomo, gdzieś tam zaraz po tej walce było jak było. Pan Mariusz powiedział parę słów, mi się to nie spodobało. Nawet nie powiedział to nic do mnie, tak, personalnie. To o moim całym teamie. I tak wyszło, po prostu gdzieś tam nerwy puściły, coś tam powiedziałem, jedno słowo za dużo. Ale ostatnio się tam widzieliśmy, podaliśmy sobie rękę, jest wszystko okej, okay, tak. Cały pobyt w Stanach, ten okres tych przygotowań, tych treningów, sparingów wspominam bardzo fajnie. Myślę, że to był jeden z fajniejszych epizodów w moim życiu i naprawdę mi to dużo, dużo pomogło. Same te sparingi tam były, sparingi szło się do jednego gymu, to sparowało się naprawdę z bardzo dobrymi zawodnikami. Z bardzo dobrymi zawodnikami można było podglądać tych trenerów, nawet wiesz, tak jak w moim przypadku Piotra Wysokiego i z moim trenerem, on podglądał trenerów, tak, jak prowadzą, jakie mają nawyki, tak, trenerskie, więc cały ten okres był bardzo pozytywny dla tak. Czy twoim zdaniem jeszcze warto jeździć, latać do Stanów, tak jak nie wiem, Piotrek Łącz na przykład, no nie zarabiać większych pieniędzy, bo trzeba wszystko inwestować, ale ta inwestycja twoim zdaniem się opłaca? Tak, sam tutaj na sporcie, teraz mówię o wadze ciężkiej, że ciężko z tymi zawodnikami, tak jak w moim przypadku gdzieś tam muszę sprowadzić zawodnika z zagranicy, muszę opłacić mu bilet, hotel, dać wynagrodzenie, więc dla mnie osobiście opłaca się sobie kupić bilet, wylecieć do Stanów i tam iść do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego gymu i mieć tych sparych partnerów. Może nie ogrom, ale mieć na tyle, żeby móc każdego dnia, czy tam co drugi dzień sparować z dwoma, z trzema sparych partnerami. Więc jak Łącz, czy inni zawodnicy wyjeżdżają, wiadomo, oni na tych walkach nie zarabiają jeszcze, tak, ale nabierają tych sparingów, mają naprawdę tam mnóstwo tych treningów. Tak samo trenerzy nowi są, nowe doświadczenia, nowe nawyki, więc myślę, że jak najbardziej to służy tym zawodnikom. No to już na koniec powiedz, jak te twoje przygotowania wyglądają? Jak trenujesz? Czy masz trenera od K1, czy tylko z Piotrkiem Wilczewskim? Czy jesteś w gazie? Myślę, że jest dobrze. No, ostatnio byłem na takim obozie, tutaj chłopaków Dolnego Śląska na K1 kickboxingu na obozie. Gdzieś tam potrenowaliśmy, posparowaliśmy, więc myślę, że jest dobrze. Będzie dobrze, tak? Mariusz, trzymam mocno kciuki za twoją walkę, za to, żeby wszystko się, przede wszystkim dużo zdrówka, no i zwycięskiej walki, no a potem, no mam nadzieję, że jednak z tymi puncherami już może sobie przestaniesz walczyć w boksie zawodowym, że jednak miałeś mnóstwo tych walk, jeśli już coś brać, to może... Za często to słyszę już. No nie, to zbyt dużo ludzi. My chcemy, my robimy to wszystko dla twojego dobra, tak, żeby już może... Ja rozumiem, doceniam, wiadomo, sportowy charakter, kurde, gdzieś tam jeszcze w serduchu czuję się naprawdę mocny, ale tak jak mówisz, że oglądacie te walki, widzicie to troszkę inaczej. Chcę zobaczyć, wiadomo, ta walka ostatnia w boksie nie pokazała się tego wszystkiego, tak? Zobaczę kolejną walkę, jak będzie coś nie tak, sam zadecyduję. I tak jak powiedziałem, w wieku 50 lat zrobię ostatnią walkę pożegnalną. Tyle. Na razie jest wszystko dobrze. Mariusz, trzymam kciuki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki, cześć.